Witam wszystkich. Dzisiaj zaprezentuję mój kolejny program kulinarny, a będzie to ryba w serowej pierzynce. Pod serową pierzynką dokładnie. Otóż dawno tą przyprawę zakupiłem, tak leżała. Aż w końcu postanowiłem to wykorzystać. Do tego potrzebujemy 400 g filetów całkowicie rozmrożonej ryby, 100 ml śmietanki 30%, 50 g żółtego sera do posypania, mozzarella akurat, i jeszcze 200 ml wody. Może bierzemy 200 ml zimnej wody. Tyle. Dobra, i teraz 100 ml gdzieś dolewamy śmietanki. Dobra, jest pół litrowy garnuszek, więc staliśmy tyle. Dobra. To będzie do zupy, do jakiejś tego. Dobra, i teraz to wsypujemy. To ta zawiera ser, to jeszcze dodatkowo każą ci ser sypać. Przyć serem. Mieszamy. No, zapach całkiem niezły, to jest mieszanka przyprawowa. To już przygotowaną rybę rozmrożoną. Teraz tak, to musimy zagotować. Zagotujemy. Akurat mi tu nie pasuje właśnie. Ruszt mi nie pasuje, bo jest za duży garnuszek. Bo żeby nie spadło z palnika. Dobra, jak się zagotuje, zalejemy tym. Mieszać, bo przywiera do dna. Uważaj, żeby nie spadło to. Zakręszcza się to. Już nam się wygotowało. Dolewam rybkę. Może to naczynie rozsztywne. To część tego naczynia można wykorzystać.
pół kilo ryby, nawet więcej, 400 gramów, pół kilo i świnie. Chyba jest albo niecałe. Czysto, dobra. Zsypiemy tym serem, mozzarellą. Piekarnika stary, tylko za się to znaczy nie za dużo jest, tylko małą porcję. Wstawiamy do piekarnika. Woda odparuje. Teraz będzie tam piekło przez 30 minut w piekarniku. Rozmawiamy. Ryba w sumie się upiekła. Ściągamy. Jak to wygląda? Sosu wyleło. Jeszcze trzeba to odstawić na 5 minut. Tak to wygląda. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkim smacznego i do usłyszenia.